Sanjuk w wersji N-Design. Mamy tutaj silnik jednolitrowy, trzycylindrowy, turbo doładowany, o mocy 114 koni mechanicznych, z którym akurat w tej wersji współpracuje 7-stopniowa skrzynia zautomatyzowana DTC, dwusprzęgłowa. Mamy do dyspozycji tylko 200 Nm momentu obrotowego, który jest dostarczany przy 3000 obrotów. Maksymalną moc uzyskujemy przy 5000 obrotów. W sumie sprawia to, że dług jest dość ospały. Z drugiej strony też trudno jest go wyczuć, ponieważ czasami, gdy podczas manewrów potrzebujemy delikatnie tylko muskać pedał przyspieszenia, wówczas on na przykład nie chce jechać. Gdy wciśniemy trochę mocniej, wtedy nam się wyrywa do przodu. W trasie też to różnie bywa, powiedzmy poprawnie, ale nie ma tutaj takiego efektu dynamicznego przyspieszenia. Trudno jest to osiągnąć. Oczywiście mamy tutaj trzy tryby jazdy. Mamy normalny, eko i sport. I w momencie, kiedy załączymy sobie takim tutaj pokrętłem w konsoli środkowej tryb sport, to samochód dynamiczniej przyspiesza niż to jest na trybie standard, ale jest to okupione zużyciem paliwa, ponieważ skrzynia zrzuca bieg, redukuje, wówczas mamy wysokie obroty i jest lepsze przyspieszenie. W trybie eko, mówiąc szczerze, na trybie eko w ogóle nie zdecydowałam się jechać. Włączyłam na chwilę, myśląc o tym, że no kurczę, w mieście powinno się to sprawdzić. Nie, powiem, mnie to denerwowało. Ospałość tego samochodu na trybie eko denerwowała mnie na tyle, że po prostu postanowiłam wyłączyć i jechać trybem standardowym. Dodatkowo mamy też tutaj łopatki pod kierownicą, które bardzo szybko pozwalają nam zareagować, jeżeli coś nam nie odpowiada w tym, jak działa skrzynia, i albo zredukować, albo podbić bieg wyżej. Oprócz tego, co jest najważniejsze tak naprawdę, wydaje mi się, w samochodzie, czyli układu napędowego, wszystko pozostałe jest super. Gdy wsiadamy do tego samochodu, od razu się uśmiechamy, ponieważ jest tutaj zastosowany pakiet, w którym można wybrać sobie wystrój wnętrza. Między innymi do dyspozycji jest właśnie takie, jak tutaj zastosowane, czyli dwukolorowe, z ekologiczna skóra w połączeniu z czarnym plastikiem. Wygląda to naprawdę fajnie, wesoło, jest ładnie. Dodatkowo to wszystko jest naprawdę dobrej jakości. Przyjemnie się wsiada do tego samochodu. Przeszycia są na fotelach pomarańczowe. No naprawdę super to wygląda. Dodatkowo jest tu też pakiet z głośnikami Beze, czyli mamy tutaj dobry dźwięk. Jeżeli lubimy słuchać muzyki podczas jazdy, to będziemy zadowoleni. One są tutaj w zagłówkach, więc mamy pod tym względem komfortowo. Fotele są też bardzo wygodne. Jest tutaj regulacja góra-dół. Możemy oczywiście sobie wyregulować odcinek lędźwiowy. Możemy też dopasować się kierownicą, ponieważ kierownica też jest regulowana dwupłaszczyznowo, więc tutaj mamy spory zakres. Jak już jestem przy kierownicy, to warto wspomnieć, że jest ona wygodna, wystarczająco mała, nie za duża, nie za mała. Jest wielofunkcyjna. Tutaj obsługujemy tempomat adaptacyjny, który w tym przypadku jest połączony z systemem ProPilot, który zapewnia nam dostęp do wszystkich asystentów jazdy. Między innymi mamy tutaj asystenta pasa, który pilnuje, żeby samochód
jechał środkiem, aczkolwiek odbywa się to w przedziwny sposób, ponieważ z jednej strony samochód nie koryguje nam toru jazdy, gdy prowadzimy i na przykład zjeżdżamy na bok, wówczas odzywa się tutaj wibracja i jesteśmy w ten sposób powiadamiani. Z drugiej strony, kiedy jest włączony propilot, wówczas dochodzi do takiej sytuacji, że asystent zmiany pasa ruchu koryguje nam tor jazdy, jeżeli stwierdzi, że za szybko zmieniamy pas i na przykład jesteśmy zbyt blisko samochodu, który wyprzedzamy. Jest to tyle niebezpieczne, że samochód wtedy lekko wyhamowuje i robi korektę kierownicą. I to jest takie bardzo nieprzyjemne uczucie podczas jazdy. Troszkę niebezpieczna. Oczywiście w momencie, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, jak to działa, wówczas po prostu ten manewr dostosowujemy do wymagań samochodu i robimy później, aczkolwiek no, pierwsze wrażenie jest no, bardzo nieprzyjemne. Oczywiście można tą funkcję wyłączyć. Jest tutaj również tempomat adaptacyjny. W tym przypadku jeszcze jest to tempomat adaptacyjny, który też ma funkcję jazdy w korku, czyli możemy tak naprawdę całą trasę, jak i jazdę w mieście pokonać po prostu na tym autopilocie. Pilot obejmuje również szczytywanie ograniczeń prędkości, aczkolwiek nie zawsze działa to dobrze i precyzyjnie. W większości przypadków tak, ale czasami szczytuje też boczne ograniczenia, co może wprowadzać w błąd. Zawieszenie w tym samochodzie jest takie pośrodku. Teraz widać, jedziemy po takich płytach betonowych przy takiej niskiej prędkości 20 na godzinę jest naprawdę całkiem nieźle. Natomiast na pewno przy większych prędkościach jest odczuwalne, że samochód dobrze trzyma się drogi, dobrze wchodzi w zakręty, oczywiście bez jakichś tam ekstremalnych prędkości, ale nie mamy takiego poczucia, że musimy mocno przyhamować przy manewrach skrętu. Raczej nie wychyla się specjalnie na boki, tylko dobrze się prowadzi. To samo można powiedzieć o układzie kierowniczym, który też nie jest ani za miękki, ani za twardy. Po prostu dostosowuje się do prędkości i nie można na niego narzekać. Przy niskiej prędkości możemy precyzyjnie manewrować, przy wysokiej prędkości kierownica jest wystarczająco sztywna, nie sprawia, że czujemy jakiś dyskomfort albo że mamy wrażenie, że jest niebezpiecznie. Hałas w tym samochodzie nie jest duży, do 100 km na godzinę. Jeżeli jedziemy 100 km na godzinę, podróżujemy komfortowo, słuchamy muzyki, nie ma żadnego problemu. Przy 120 km na godzinę jest już spora różnica między 100 a 120. Robi się głośniej. Natomiast wyraźnie głośniej robi się przy 140 km na godzinę. Wtedy musimy rzeczywiście pogłośnić sporo radio, żeby słuchać muzyki, która płynie z tego radia. Albo z systemu multimedialnego, na przykład z telefonu, ponieważ mamy tutaj oczywiście możliwość podłączenia z telefonu i korzystania z aplikacji, które mamy w telefonie, na przykład Android Auto. W tym samochodzie widoczność za kierownicy jest dość dobra. Są spore lusterka, jak na tego typu auto. Szyba z tyłu, mimo tego, że jest to taki dosyć mały samochód, jest dosyć duża. Dzięki temu, że widzimy dużo w lusterkach, możemy robić naprawdę precyzyjne manewry, ponieważ tu widać cały samochód, cały bok i widzimy, jak się zbliżamy gdzieś do przeszkody. Gdyby to było za mało, to oczywiście mamy tutaj również kamerę cofania z czujnikami. Czujniki są z przodu, z tyłu, ale też kamera jest z przodu, z tyłu i mamy możliwość obserwowania otoczenia z lotu ptaka. Także naprawdę bardzo bezpiecznie można manewrować, nawet w ciasnych miejscach. I to jest duży plus dla tego samochodu. Spalanie to jest kolejna rzecz, która trochę rozczarowuje.
tym samochodem zrobiłam trasę Warszawa-Poznań autostradą, czyli prędkości dochodzące, no, oscylujące w granicach 140 km na godzinę. Tyle jechałam po autostradzie równo mniej więcej. Później parę kilometrów w korku, w takim spowolnionym ruchu, przez roboty drogowe, ale również i autostrada, i miasto, aż do Bydgoszczy. Potem z Bydgoszczy do Gdańska, z Gdańska do Warszawy. Przy takim ruchu, jadąc w ten sposób, spalanie wyszło na poziomie 7,4 litra na 100 km. W momencie, kiedy wracałam z Gdańska, nie wracałam już autostradą, wracałam siódemką, ekspresówką. Oczywiście tam prędkość nie przekraczała 120 km na godzinę oraz były też odcinki już jednopasmowe, roboty drogowe, więc ta średnia prędkość na pewno spadła i wówczas widać od razu różnicę w spalaniu. Spalanie Gdańsk-Warszawa drogą numer 7 to wyszło na poziomie 6,5 litra na 100 km. Czyli można powiedzieć, że ten samochód jest bardzo wrażliwy na prędkość, szczególnie między 120 a 140 km na godzinę. To też widać na obrotomierzu, gdzie mamy różnicę między 120 a 140 km na godzinę, to jest 1000 obrotów różnicy. I to myślę, że ta różnica robi też tę różnicę w spalaniu. Praktycznie w bardzo podobnej specyfikacji Nissana Juke'a testowałam rok temu. Była to też wersja N-Design, czyli taka, w której można bardziej spersonalizować zarówno wnętrze, jak i zewnątrz samochód. Wówczas tapicerka była czarna, z tego co pamiętam, z Alcantarą, z połączeniem z Alcantarą, więc taka była różnica. I też tam była skrzynia sześciobiegowa manualna, tutaj mamy zautomatyzowaną, więc to była ta różnica. Natomiast jeżeli chodzi o bagażnik, jest tutaj dokładnie taki sam, jak był tam. Mamy tutaj 422 litry. Możemy złożyć oparcia w tylnym rzędzie, uzyskać prawie płaską podłogę i wówczas aż po dach załadować 1500 litrów. Więc jest to dokładnie takie samo rozwiązanie jak w tamtym przypadku. Z zewnątrz to, co jest fajne i co też sprawia, że ten samochód jest taki bardziej wesoły i sprawia przyjemność z patrzenia na niego, to jest to, że mamy tutaj też dwukolorowe nadwozie. Samochód jest czerwony, a dach mamy czarny. O matko jedyna, strasznie ciężka klapa i duża. A w środku mamy silniczek litrowy, 114-konny, turbodoładowany, trzycylindrowy. Sporo tu miejsca, klapa bardzo ciężka. Zamykamy. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie
bardziej szczegółowy opis tego samochodu, to oczywiście zapraszam do mojego poprzedniego testu, gdzie skrupulatnie omówiłam całe wnętrze krok po kroku.